Ola Kwaśniewska i Kuba Badach ogłosili cudne wieści. Jolanta gratuluje. W życiu Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha wiele się dzieje. Wokalista otrzymał niedawno angaż do programu The Voice of Poland, co wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami. To nie przeszkodziło im jednak w rozwijaniu się na innych płaszczyznach. W mediach społecznościowych właśnie zawrzało. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą zgraną parę. Para jest małżeństwem już ponad 12 lat. Przez ten okres oboje zręcznie unikali większych skandali ze swoim udziałem i skrupulatnie chronili swoją prywatność. Aleksandra Kwaśniewska pracuje jako prezenterka telewizyjna, jest również autorką tekstów. Kuba Badach natomiast zajmuje się wokalem, komponuje także utwory. Wszystko wskazuje na to, że na co dzień tworzą zgrany duet. W ostatnim czasie para zdecydowała się na adopcję drugiego czworonoga, nie doczekali się jednak do tej pory dzieci. Aleksandra Kwaśniewska wielokrotnie w wywiadach wypowiadała się na temat świadomej bezdzietności, na którą sama się zdecydowała. Uważa również, że komunikacja w relacji partnerskiej jest podstawą jej sukcesu. Moja uniwersalna rada dla wszystkich zawsze, żeby się komunikować jak najwięcej, po prostu przegadywać rzeczy na bieżąco. Nie pozwalać na to, żeby latami leżały zamiecione pod dywan, bo potem jak ktoś ten dywan podniesie, to po prostu nie ma czego zbierać, mówiła w rozmowie z Faktem. Kuba Badach stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Życie zawodowe wokalisty w ostatnim czasie wywróciło się do góry nogami. To ze względu na nowe wyzwania, którym zdecydował się sprostać. Kuba Badach został bowiem wybrany do roli trenera i jurora w nowej edycji programu The Voice of Poland, której premierę obejrzymy już dzisiejszego wieczoru. Wszystko wskazuje na to, że artysta jest podekscytowany nową pracą i każdy jej szczegół omawia z małżonką. Ja z żoną konsultuję wszystkie rzeczy, ponieważ jesteśmy cudownie zgraną parą, mamy partnerski związek. Miałbym jej nie powiedzieć? To miałaby być tajemnica? Rozmawiamy o tym z tak prozaicznego powodu, jak kalendarz naszego życia prywatnego. Przy tej zajętości, która mnie dotyka od wielu lat, choć jest wyborem, to każdy muzyk wychowywany tak, jak ja zna najmniejsze i większe kluby, każdy kolejny koncert to nagroda. Jesteśmy chciani, docenieni, ale nie możemy zapominać o tym naszym prywatnym kalendarzu właśnie, byśmy z małżonką znaleźli czas na nasze szczęśliwe życie, powiedział w rozmowie. Aleksandra Kwaśniewska przekazała światu radosną nowinę. Program telewizyjny to jednak nie jedyna rzecz, nad którą w ostatnim czasie pracował muzyk. Współpracuje z nim Aleksandra Kwaśniewska, która, jak zostało wcześniej wspomniane, spełnia się również jako autorka tekstów. Prezenterka udostępniła w mediach społecznościowych to, co powstawało w ostatnich tygodniach w studiu nagraniowym. Oto i UN. Singiel zwiastujący nową płytę Kuby. I przysięgam, że połowa nagrana, a drugą połowę piszemy, więc to się dzieje, raczej. Tymczasem oddajemy w wasze ręce i uszy na drodze do wspomnień, z nadzieją, że polubicie ten utwór choć w połowie tak, jak my go lubimy. W komentarzach pod publikacją pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami, zarówno w kierunku Aleksandry, jak i Kuby. Miłe słowa przekazała również matka prezenterki, Jolanta Kwaśniewska. Ależ to buja. Jestem z was bardzo dumna. Już to śpiewam z Kubusiem. Napisała była pierwsza dama.
Muzyka, słowa, rewelacja. Byłam ostatnio na koncercie Kuby w Poznaniu. Koncert idealny. To, jaki kontakt Kuba miał z publicznością, bezcenne. Piękne słowa, piękna muzyka i wykonanie. Proszę wybaczyć śmiałość, ale uwielbiam elegancję wykonania pani męża. Klasa.